Kilka pytań. Obecnie nie wyobrażamy sobie funkcjonowania bez dostępu do internetu. Ułatwia nam wiele spraw dnia codziennego. Dostarcza rozrywki, ułatwia komunikację. Ale jest to także miejsce, w którym, szczególnie dzieci i młodzież narażone są na wiele niebezpieczeństw. Co może im grozić w cyberprzestrzeni? Jak chronić dzieci przed wpływem szkodliwych treści? O tym porozmawiam z moim dzisiejszym gościem, a jest nim lekarz psychiatra Rafał Łuczak. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Panie doktorze, ponad 80% polskich dzieci w wieku od 7 do 14 lat posiada telefon komórkowy. To dane pochodzące z raportu Urzędu z Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Oczywiście telefony te mają dostęp do internetu. Czy to jest przekleństwo, czy błogosławieństwo naszych czasów? Oczywiście zależy, z jakiej strony będziemy na to patrzeć, ponieważ... Dla rodziców, którzy wyposażają dzieci w telefony komórkowe, z jednej strony jest to poczucie, że mają kontrolę nad tym, co się z dzieckiem dzieje, ale tak naprawdę zwiększają obszar lęku. W dawnych czasach, kiedy dziecko wychodziło na dwór do koleżanki i wiadomo było, że ma wrócić o zmroku albo o określonej godzinie to jeżeli spóźniło się 10-15 minut, pół godziny, to nikt się nie zastanawia, co się dzieje. A w tym momencie rodzic wykonuje telefon do dziecka. Dziecko często nie odbiera, bo ma świadomość, że jest już spóźnione, więc jak najszybciej chce dotrzeć do domu. No i panika, dlatego że no, nie odbiera. Napadli, zamordowali, okradli. Także pozornie tylko to daje poczucie bezpieczeństwa i kontroli nad dzieckiem, w rzeczywistości zwiększa obszar lęku. Dla dzieci oczywiście telefony mają znaczenie duże edukacyjne z całą pewnością, ale trudno jest tak stwierdzić jednoznacznie, czy więcej przynoszą korzyści, czy też tych negatywnych elementów. Ponieważ wspominaliśmy tutaj w rozmowie przed o tym, co się... Dzieje z naszym mózgiem, kiedy mamy dostęp bezpośredni do informacji w postaci szybko preparowanych przez wujka Google czy inne wyszukiwarki, wiadomości, które chcemy uzyskać. I teraz tak, nasz mózg bardzo się rozleniwia wtedy. On traktuje ten telefon z wyszukiwarką jako taki swoisty interfejs, że jakby część siebie. I w tym momencie nie zapamiętujemy w tak dokładny sposób, jak to powinno być informacji. Gdybyśmy je zasięgnęli z innego źródła, encyklopedii, jakichś książek, rozmowy z kimś, łatwiej zapamiętujemy to niż w sytuacji, kiedy sięgamy po telefon. Ponieważ no, mózg stwierdza, to i tak jest dostępne, więc nie ma sensu zaśmiecać sobie karty pamięci. Tak? Czyli, czyli łatwy dostęp nas rozleniwia, nasz mózg rozleniwia. Dokładnie tak jest. Czy korzystanie z internetu należy się nauczyć? Należy nauczyć dzieci korzystania z internetu, ponieważ no, moje pokolenie to jest pokolenie tak naprawdę imigrantów do internetu. Następne pokolenia to są już tubylcy. I. Ci, którzy w tej chwili są rodzicami tych młodych ludzi, to są już ci tubylcy, którzy posiedli pewne doświadczenie, jak posługiwać się internetem, ale też rozumieją często, mam nadzieję, jakie niebezpieczeństwa z sobą niesie. Nam się wydaje, że dziecko, które siedzi w swoim pokoju przy komputerze albo z telefonem w ręku, no jest bezpieczne. No fajnie, ono się czegoś nauczy, poprzegląda sobie jakieś strony. Nie mamy świadomości często tego, że ten internet jest drzwiami do wszelkiego rodzaju zła świata. Od dewiantów różnego rodzaju, poprzez oszustwa. Dziecko nie potrafi oddzielać tak skutecznie jak osoba dorosła fikcji od, od wiadomości rzetelnych. Często przyjmuje to, co czyta, jako pewnik. Kontakty, które nawiązuje przez internet mogą w ich mniemaniu, mniemaniu być bezpieczne. De facto, tak jak powiedziałem, większość pedofili w tej chwili przeniosło się do sieci. Oni polują na swoje ofiary właśnie w sieci, często podając się za rówieśników, nawiązują rozmowy, umawiają się w jakichś określonych miejscach. Niedawny przypadek tej jedenastolatki bodajże, która która właśnie wyszła na spotkanie z człowiekiem, z którym umówiła się w internecie. No, szczegółów nie znamy, ale z całą pewnością było to spotkanie przez internet. Być może spodziewała się spotkać kogoś innego niż dorosłego mężczyznę o jakichś zapędach devianta. Poza tym mamy, ryzyko jest też ujawniania swoich danych osobowych. Dlatego rodzice powinni uczyć dzieci właśnie przy korzystaniu z internetu, że nie można mieć zaufania do tego, że podajemy te swoje dane, gdzie mieszkamy, jak wygląda jak wyglądamy, jakie, jakie zasoby majątkowe posiadają rodzice. No wiele jest takich elementów, które można wykorzystać. Większość, większość zwiadów złodziejskich tak naprawdę jest dokonywanych właśnie w tej chwili poprzez internet. Czyli tak? tak naprawdę pokazujemy na dłoni to, co mamy, więc to trzeba nasze dzieci i młodzież przeczulać. Dokładnie tak, ponieważ ludzie uwielbiają się fotografować na tle różnych luksusowych przedmiotów, w różnych miejscach, jakby podkreślając swoją zamożność. I no, przypomina mi to ten właśnie film z Pawlakiem i Kargulem, gdzie wystawiali telewizor na okno i kazali przyprowadzić ciągnik, żeby się na tym tle sfotografować. To jest kolejne niebezpieczeństwo, które czyha w internecie. Do tego hazard jeszcze, który też bardzo często młodzi ludzie, którzy nie mają nałożonych żadnych programów filtrujących sięgają po, po tą rozrywkę i to naprawdę potrafią być bardzo poważne sumy. Pornografia, która dostępnie ograniczony może sprawić, że dziecko, które jeszcze nie ma informacji ugruntowanych na temat strony seksualnej, będzie czerpało informacje z filmów pornograficznych i będzie uważało, że tak właśnie wygląda miłość między dwojgiem dorosłych ludzi. Czy jest to szczególnie niebezpieczne w tym przypadku, chociażby, że młodzież w dzisiejszych czasach szybciej dorasta, szybciej dojrzewa? Z całą pewnością tak. Ta ilość informacji, jakie są dostarczane tych możliwości, to bombardowanie wręcz tymi takimi czynnikami informacyjnymi, powoduje, że dzieci szybciej dorastają, mimo że ich umysł nie jest do końca przygotowany aż na tak szybki wzrost. Proszę zwrócić uwagę też na takie stosunki rówieśnicze. W tej chwili życie towarzyskie młodych ludzi toczy się głównie w internecie. Zanikają spotkania osobiste, wyjścia gdzieś, jakiejś aktywności, i preferowane są właśnie spotkania poprzez internet, gdzie te dzieci, siedząc w domach, umawiają się na randki. No, wydaje się to absurdalne, ale rzeczywiście tak jest. Jednocześnie takie dziecko jest wielokrotnie oceniane w ciągu dnia. Kiedyś, jeżeli była taka sytuacja, że ktoś w nieszczęśliwy sposób upadł, przewrócił, się potknął, no to ktoś się roześmiał i na tym się kończyło. W tej chwili ktoś nagra to telefonem komórkowym, wrzucił jakieś społecznościowe medium i w tym momencie 50 tysięcy odsłonięć. I dla, dla dziecka to jest y, straszna trauma. To, to powoduje, że te dzieci często y, wpadają y, w takie no, reakcje depresyjne, y, czasami próbują popełnić samobójstwa, bo ktoś wrzuci kompromitujące je zdjęcia albo kompromitujące materiały. To jest, y, Naprawdę dramat, to jest potężne obciążenie, z jakim dziecko musi żyć, związane właśnie z telefonem komórkowym, z internetem. Hejt potężne narzędzie, potężna broń, taka bardzo niebezpieczna w sieci. Z całą pewnością tak, co możemy obserwować praktycznie rzecz biorąc pod każdym wpisem. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli opisujemy jakieś zdarzenia Weźmy za przykład to chociażby elbląski jakiś portal internetowy i nawet będzie informacja o czymś pozytywnym, typu święto chleba. To natychmiast pojawią się komentarze na zasadzie, a, trzeba byłoby biednym dać, w tym elbląskowie tak zawsze jest, po cholerę to. Więc natychmiast pojawia się, pojawiają się wpisy frustratów, którzy... W ten sposób rozładowują swoje negatywne emocje. Nie ma znaczenia, tak naprawdę, jaki jest temat. Ważne jest to, żeby wylać żółć. Jak rozmawiajcie z dziećmi, z nastolatkami, albo kiedy zacząć je uświadamiać, jak one powinny poruszać się w tym wirtualnym świecie? Jak najwcześniej dlatego, i ograniczać też dostęp do internetu. I to jest właśnie bardzo ważne, to, o czym już od lat tak naprawdę mówię, i jest to trochę wołanie na puszczy, ponieważ. Ludzie dorośli idą na łatwiznę. Wracają zmęczeni z pracy, chcą mieć spokój, więc fajnie, że to dziecko sobie tam siedzi gdzieś przed internetem, ale z komórką w ręku. Zresztą teraz mamy okres wakacyjny. Bardzo często zwróćcie Państwo uwagę, znajomi, liści lub dalsi wrzucają zdjęcia z wakacji. I bardzo często widać na tym zdjęciu panią z kieliszkiem musującego wina, a obok na kanapie siedzące dziecko z twarzą w komórce. I to właśnie ta ilość spędzanego czasu w internecie powoduje uzależnienie od internetu, czego objawami najczęstszymi jest drażliwość, brak kontroli czasu nad spędzanego w internecie, często agresja w momencie, kiedy próbujemy to ograniczyć albo odebrać. Zmęczenie. Te dzieci starają się również kosztem swojego snu, gdzie rodzice w nocy ich nie kontrolują tak bardzo, korzystać z internetu. Odbija się to na nauce, bardzo często, właśnie obniżenie, obniżenie poziomu nauki w szkole. I. Wszelkie inne elementy, takie, które mogą predysponować później do różnego rodzaju zaburzeń psychicznych. Dlatego wracając do pytania, co rodzice powinni robić, przede wszystkim ograniczać, naprawdę ograniczać, bo pamiętajmy o tym, że dziecko, które spędza 5-6 godzin dziennie w komputerze, czy telefonie, bo to na jedno wychodzi, to znaczy, że to dziecko jest uzależnione już i będzie duży problem, żeby go z tego wyciągnąć, bo uzależnienia behawioralne są w zasadzie tak samo silne jak wszelkie inne i bardzo wiele jest przypadków pokazujących, że powrót do tego będzie, jest no niemalże natychmiastowy. Więc przede wszystkim ograniczenia. Dwa, programy filtrujące. Jest ich cała masa. Niestety dzieci dość skutecznie potrafią je obchodzić. Wymieniają się informacjami w sieci, jak obejść dany program, ale są też dobre programy, może trochę droższe, ale z pewnością skuteczne. Tłumaczenie dziecku tych niebezpieczeństw, o których rozmawialiśmy, podawanie danych osobowych, właśnie podawanie informacji na temat rodziny, jej zamożności i tym podobne. Uświadamianie, że osoba, z którą rozmawia przez internet nie musi być wcale tą osobą, którą myśli, że rozmawia, bo może być to ktoś, kto Niech no, może, może jej zrobić krzywdę. I nawet małym dziecku trzeba wytłumaczyć, że niestety świat jest tak skonstruowany, że są ludzie również ci, którzy mogą chcieć zrobić krzywdę, mogą się podszywać pod kogoś. Bycie generalnie blisko z dzieckiem, bo też jeżeli widzimy, że coś się z nim dzieje, może się dziać dla, właśnie dlatego, że jest jakiś hejt w internecie. Chwilowy, długotrwały. Także to są takie podstawowe elementy, które powinny być u rozsądnych rodziców, aby dzieci nie miały problemu z nowymi technologiami. Nowe technologie powodują między innymi to, że wzrasta ilość zaburzeń psychicznych. Od 1989 roku, czyli od momentu transformacji, no z powodu również oczywiście samej transformacji, ale również głównie technologii, ilość zaburzeń psychicznych wzrosła 2,5 raza. To jest naprawdę potężna ilość no to, że pojawiają się nowe uzależnienia związane z technologią, typu uzależnienie od posiadania nowego, nowego typu telefonu komórkowego, uzależnienie od SMS-ów, uzależnienie od zasięgu i naładowania telefonu. Osoby, które widzą, że został niewielki zasób baterii lub jest słaby zasięg, mają napady lęku, to bardzo, bardzo silnego. No i oczywiście uzależnienie od internetu, który w tych telefonach komórkowych jest wszechobecny już. A co jeśli chodzi o rozmowę z dziećmi? Ale mam tutaj na myśli taką rozmowę głębszą, budowanie tej głębokiej relacji, bo bardzo często zdarza się tak, że Rodzice mówią: No, przecież rozmawiam z moimi dziećmi. Pytam się, co w szkole. Odpowiadają mi, że okej. Okay. Ma tyle koleżanek, pewnie ma tyle koleżanek, bo przecież z nimi przez cały czas rozmawia w internecie. To jak to zrobić? Jak wejść do tego świata naszego dziecka, żeby sprawdzić, czy aby na pewno jest wszystko w porządku, no, żeby nie było za późno? E tak, jak wspomniałem, programy filtrujące, ale również taka kontrola bezpośrednia, ponieważ no, no niestety, ja wiem, że ktoś popatrzy na to, że to naruszanie prywatności dziecka, a o tą prywatność trzeba dbać od małego. Tylko tak, no, to dziecko jest niedojrzałe, nieświadome różnego rodzaju zagrożeń, i teraz będziemy się zastanawiać nad tym, że naruszyliśmy jego prywatność, kontrolując historię z odwiedzanych stron czy potem będziemy żałować, że tego nie zrobiliśmy, bo dziecku stała się krzywda. Więc no, to taki prosty wybór to jest. No, wiele rzeczy y, robimy wbrew y, dzieciom, ponieważ one na pewnym etapie nie wiedzą, co jest dla nich dobre i jak powinny funkcjonować. Więc tutaj kontrola, z całą pewnością kontrola jest ważnym elementem. Czyli kocham, ale kontroluję. Tak. No i ten, to, co wspomnieliśmy, głęboki taki kontakt z dzieckiem, niepowierzchowny, nie w zasadzie, co tam, co tam w szkole fajnie, no to fajnie, ale rozmowa. Bardzo często rodzice odchodzą w tej chwili do wychowania dziecka w ten sposób, że... No okej, okay, ja dużo pracuję przecież i długo pracuję, jestem zmęczony, zmęczony, jak wracam do domu, szkoła się zajmie wychowaniem dziecka. I rzeczywiście od nauczycieli bardzo często słyszę, jakie sytuacje są, gdzie rodzice mają pretensje, że ich dziecko prezentuje jakieś zachowania. Bo przecież ja nie mam czasu się wychować tego dziecka, wy od tego jesteście. No to jakieś pomieszanie, poplątanie znaczeń. Rodzina jest podstawowym elementem takim, który ma dziecku dać wzorzec, jak się postępuje i spowodować korekcję różnego rodzaju tych negatywnych elementów. No ale z drugiej strony, czego wymagać od dziecka? Jak bardzo często ten, ten rodzinny wzorzec jest patologią. Oglądałem kilka lat temu taki reportaż, w którym pokazywano pewną rodzinę, złożoną z ojca matki dwojga dzieci dorastających syna i córki. Dlatego ich pokazywano, ponieważ cała rodzina grała w taką grę strategiczną, gdzie stanowią drużynę, która gdzieś na polu walki walczy z innymi przeciwnikami z internetu. I że tak fajnie wspólnie spędzają czas, bo oni tam po 8 godzin dziennie grają. I zapytano tą matkę, jak to się stało, że ona dołączyła do, do, pozostałych, do pozostałych członków rodziny, bo grał mąż i dwójka dzieci. Ona mówi tak, że no, wracałam do domu, a oni ze słuchawkami na uszach siedzieli przed komputerem. No to zaczęłam z nimi grać, żeby mieć z nimi jakiś kontakt. I tak się zastanawiałem, czy ten reportaż nie miał za zadanie pokazać właśnie tej patologii, ale myślę, że nie, że raczej w nim chodziło tylko o to, żeby pokazać, jak oni fajnie spędzają czas, a to było przejmujące i smutne, co ona powiedziała. Że jest taki cały czas brak kontaktu. Czy w takim razie to bardzo dużo zależy od rodziców, żeby oni, mimo swojego zmęczenia po pracy, aktywizowali? Swoje dziecko i zapewniali mu kontakt, ale atrakcję poza internetem, czyli w tej rzeczywistości naszym, w tym analogowym świecie. Zdecydowanie tak, dlatego że zanika w ogóle tak naprawdę zdolność tych dzieci do cieszenia się innymi aktywnościami niż komputer. I bardzo często proponując atrakcję dziecku, które już wsiąkło w uzależnieniu od internetu. Ono traktuje to jako, jako, jako karę, że nie wiem, pojedźmy rowerem gdzieś, popłyniemy łódką, pospacerujmy z psami, pójdziemy zagrać w coś. I to naprawdę nie. No, nie, nie to już w tym momencie nie sprawia radości żadnej. To, co. Kiedyś dziecko byłoby niezwykle zadowolone z tego, że może fajnie spędzić czas, nawet z tymi starymi, którzy, którzy nie do końca... Są w jego świecie. Tak, są w jego świecie, ale byłoby coś fajnego. Natomiast no, w tej chwili to jest takie, taki manieryzm, można tutaj zobaczyć właśnie w zachowaniu dzieci i to, żeby nie było za późno. Dlatego od małego faktycznie te inne atrakcje pilnowanie tego poza internetem, żeby nie zostawić tego dziecka samego sobie. Też nawiążę do pewnej reklamy społecznej, którą widziałem kilka lat temu i bardzo żałuję, że takich reklam nie ma powszechnie emitowanych. Scenka była w jakimś apartamentowcu. Rodzice z dziećmi zjeżdżają do garażu po to, żeby odjechać samochodem, dzieci już stoją przy samochodzie i nagle to, te dzieci otacza grupa takich różnych potworów, stworów z gier komputerowych, wyglądających bardzo groźnie i paskudnie. I ci rodzice przerażeni stają, te dzieci wcale przerażone nie są. Jeden z tych potworów mówi do tych rodziców, czego chcecie, to myśmy ich wychowywali. No i to jest taka kwintesencja właśnie tego, że e, dzieci wychowywane są na e, bajkach, w których no, trudno nazwać bajkami. Tam nie ma walki specjalnie ze złem, e, z jakimś dobrym morałem, tylko tam jest niszczenie, e, tam jest tam wojna, ogień. I tak naprawdę wszystkie gry typu strzelanki i tym podobne no, są tylko i wyłącznie po to, że im więcej krwi się leje, tym więcej e, przyciągnie użytkowników. Dzieci. Jeżeli chodzi o uzależnienia od internetu wśród dzieci i młodzieży, to jaka to jest skala problemu? Jak możemy to porównać? Kilka razy mi się zdarzyło zapytać na takich spotkaniach w szkołach, gdzie mówiłem o tym, jak szkodliwość internetu i zapytałem, pytałem kto, ile osób spędza więcej niż 6 godzin. No to praktycznie rzecz biorąc wszyscy. Na początku nawet jak nie pytałem, a mówiłem, że 6 godzin to już oznacza uzależnienie, to taki szum był na sali i z takimi niepewnymi uśmiechami dzieci na siebie patrzyły, no to świadczyło o tym, że rzeczywiście tak jest. Myślę, że skala jest nieoszacowana i żadne badania w tej chwili nie pokazują realnie tego, jak to wygląda. Niech każdy z nas popatrzy naprawdę. Jak dziecko korzysta z internetu. I nie patrzmy na to, że o, przed komputerem się działo tylko trzy godziny. On ma komórkę, w którym jest Internet. I to są często, no, przykład podam w ośrodku karan, w którym od początku powstania pracuję. To jest ośrodek leczenia uzależnień. Między innymi również nie tylko uzależnień od narkotyków i alkoholu, ale również behawioralnych. Był chłopiec, który. Spędzał 18 godzin na dobę grając w grę komputerową. I ten chłopiec chodził do szkoły normalnie, wydawało się, że normalnie funkcjonuje. W trakcie lekcji grał na tym telefonie, na, na wersji telefonicznej i w zasadzie nikt tak naprawdę nie wiedział, jak on funkcjonuje. Nie pamiętali za bardzo jego rówieśnicy imienia, bo on zawsze z telefonem gdzieś na przerwach. A on wsiągł totalnie w świat wirtualny, ponieważ w tej grze to była tibia, taka gra, gdzie y, tworzy się tam państwa. jakieś. Im kto więcej gra, tym większe ma znaczenie tam. I on rzeczywiście zajmował w tej tibii jakąś ważną pozycję, no, porównywalną powiedzmy do gubernatora w Stanach Zjednoczonych, więc mógł wydawać różnego rodzaju edykty, polecenia, prawa i y, rzeczywiście tysiące osób na świecie grających również w tą grę. Wykonywało te polecenia, więc był, był naprawdę ważną postacią. W świecie rzeczywistym był praktycznie nikim. Nikt go nie znał, nie przyjaźnił się z nim, nie szanował go w żaden sposób. Więc im więcej grał, tym więcej zyskiwał na znaczeniu, ale w sieci i bardziej w ten świat wsiąkał do utraty poczucia rzeczywistości. Panie doktorze, a jeśli chodzi o konsekwencje, to do czego może prowadzić? uzależnienie od internetu. No w tej chwili mamy już dorosłych ludzi, którzy od małego byli za pan brat z internetem i uzależnili się już w wieku dziecięcym i mamy takich na przykład ojców, którzy po powrocie z pracy no bo muszą do tej pracy wrócić, siedzą ze słuchawkami na uszach przed komputerem, grając w jakąś grę wojenną i tak spędzają godziny, nie mając kontaktu z dzieckiem. Z, z żoną i to, to, to jest, to, to mamy jakby konsekwencje tego braku e, dorosnięcia do pewnych rzeczy, braku e, zauważenia tego, co jest naprawdę ważne, co nam, co dostajemy z różnych stron. Bo cóż można dostać grając e, w gry, które najbardziej często jest są tym czynnikiem najbardziej uzależniającym? No poprawić pewną sprawność manualną taką, w zasadzie to wszystko, bo kwestia edukacyjna niemal żadna. Jest. Użytkownicy mówią też, że oni się w ten sposób odstresowują. No tak, oczywiście można by powiedzieć, że się odstresowują. Tak samo jak mówią ci, którzy nadużywają alkoholu, którzy biorą narkotyki. No, wiele jest sposobów takich, które są negatywne. Ale są też tacy, którzy pójdą na siłownię, przeczytają dobrą książkę, obejrzą dobry film, pójdą do kina, spędzą czas z rodziną i się odstresują. Panie doktorze, podsumowując naszą rozmowę, jeśli chodzi o dziecko i młodzież w internecie, to podsumowujmy może takimi kilkoma jeszcze raz złotymi zasadami dla rodziców. Jak chronić swoje dziecko przed zagrożeniami w sieci? Przede wszystkim kontrola czasu spędzanego przez dziecko przed ekranami komputera, telefonu kontrola tego, co w tym internecie to dziecko z czego korzysta, podsuwanie na przykład programów edukacyjnych, gier edukacyjnych dobrych gier, zakładanie filtrów rodzinnych, żeby nie miało dostępu do informacji, do których nie powinno mieć. Bliski kontakt z dzieckiem, żeby wiedzieć, co się w jego świecie dzieje, czy y, być może jest hejtowany albo y, poznało kogoś, kto może być jakąś osobą taką podejrzaną, albo namawiać go y, do czegoś złego. Więc to są takie podstawowe, złote zasady, tak naprawdę. No i przede wszystkim ja dodam tylko: interesujmy się dziećmi i młodzieżą. No to zawsze jest choć. No ja wiem, że to są czasy takie, gdzie rzeczywiście rodzice dużo więcej pracują, wracają zmęczeni, że tu jest jakby no przede wszystkim zapewnić byt, to na pewno. Ale jeżeli ten kontakt ma być z dzieckiem, niech on będzie głębszym kontaktem poza rzuceniem kilku zdawkowych pytań, jak minął dzień. Panie doktorze, bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Dziękuję również. Ja przypomnę, był to podcast Kilka pytań, a gościem programu był psychiatra Rafał Łuczak. Kilka pytań.